Glosariusz Wielkopostny Trzecie słowo, trzeci odcinek Sprawiedliwość Dzisiaj jest mowa w czytaniach o sprawiedliwości Co rozumiem przez to słowo? Często słyszymy, że sprawiedliwość To takie stwierdzenie z minionej epoki, ale Często powtarzane dzisiaj To każdemu to samo, każdemu porówno To wtedy będzie świat sprawiedliwy Często mówimy że idziemy do sądów, aby do sądy wymierzyły sprawiedliwość. A gdy wygramy sprawę, mówimy, że o, teraz zatriumfowała sprawiedliwość. Co mówi Biblia? Co mówi wiara w Jezusa Chrystusa o sprawiedliwości? Przede wszystkim sprawiedliwość to jest dar od Boga. On usprawiedliwia nas przez mękę śmierci zmartwychwstanie Chrystusa. Usprawiedliwia, czyli oczyszcza nas z naszych grzechów, wyzwala nas z naszych grzechów, staje się na nowo partnerem Boga, na nowo odzyskuje wolność, życie według Ducha Świętego, na nowo mogę rzeczywiście z Bogiem przebywać we wspólnocie, w komunii. Jezus daje mi sprawiedliwość. To dar. Ale dzisiaj jesteśmy w szczególny sposób też zaproszeni, by tym darem się dzielić. Sprawiedliwość to dar wobec brata i siostry, by uznawać jego wartość, godność, by dawać przebaczenie, miłosierdzie, by stać się partnerem drugiego człowieka, by budować z nim wspólnoty. Izajasz dzisiaj zaprasza, abyśmy czynili sprawiedliwość jak Bóg, by kruszyć zło, by kruszyć nienawiść, by zmieniać społeczne struktury. Przyjmijmy więc łaskę usprawiedliwienia, którą daje nam Bóg w Jezusie Chrystusie. Po co? Po to byśmy byli sprawiedliwi wobec Boga, byśmy doświadczali wspólnoty komunii z Nim, ale także byli sprawiedliwi wobec drugiego człowieka, byli we wspólnocie z naszymi siostrami i braćmi. Amen.